radny, Adam Odgórski, proszę bardzo. Panie prezydencie, szanowni radni, ja chciałem się dopytać, czy w ogóle miasto lub zarząd prowadzi rozmowy z największą firmą, jaką jest Orlen, w celu finansowania piłkarzy nożnych? Czy tych rozmów od dawna już nie ma? Dziękuję bardzo. Pan prezydent, proszę. Oczywiście wielokrotnie na każdym szczeblu takie rozmowy są prowadzone i do tych rozmów wracamy, natomiast od jakiegoś czasu decyzja zarządu PKN Orlen jest jednoznaczna, nie po to. W pewnych okolicznościach kilka lat temu odstąpił PKN od finansowania piłkarzy nożnych, żeby wracać. Próbujemy przekonać w różny sposób, proponując zaangażowanie PKN-u chociażby w kwestii piłki młodzieżowej, natomiast na razie bez specjalnego rezultatu. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze, szanowni państwo, kilka zdań od siebie. Obszerne materiały, które otrzymaliśmy, są materiałami przygotowanymi przez zarządy obydwu spółek sportowych. Jest to dobry, konkretny materiał od strony zarządczej. Natomiast brakuje, panie prezydencie, w tym punkcie materiałów przygotowanych ze strony nadzoru właścicielskiego. Ja nie ukrywam, że od kilku lat proszę, apeluję, domagam się i nadal będę domagał się czegoś takiego, żeby przy dyskusjach i rozmowach na temat sportu klubów piłkarskich, żebyśmy otrzymywali ze strony nadzoru właścicielskiego informacje, po pierwsze, na jakim poziomie i w jaki sposób inne miasta polskie finansują profesjonalny sport, po drugie, żebyśmy w końcu stworzyli przejrzysty, kilkuletni plan finansowania spółek sportowych uzależniony od osiąganych wyników. Niestety, ale takiego planu na dzień dzisiejszy przejrzystego, długoterminowego nie mamy. No i dlatego też między innymi co dwa, co trzy miesiące ta tematyka wraca do porządku obrad, na porządek obrad naszej sesji. Uważam, że z punktu widzenia zarządzania każdą firmą, a szczególnie taką firmą jak spółka sportowa, przejrzystość w finansach i pewność tego, jakie będą finanse przy jakim osiągniętym celu sportowym, pozwoli łatwiej ten cel osiągnąć.